Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Paulina Bochut, witam Was bardzo serdecznie u mnie na moim kanale. Moim dzisiejszym gościem jest Hubert Dziedzic. Hejka Wam wszystkim. Który zajmuje się bieganiem bardziej profesjonalnie na 200 i 400 metrów. Dzisiaj będę zamęczać Huberta pytaniami, które będzie mi na te pytania odpowiadać, także bez dłuższego gadania sądzę, że możemy zaczynać. Jesteś gotowy, Hubert? No jasne. No to super. Powiedz mi, od jak dawna interesujesz się bieganiem na takiej bardziej profesjonalniejszej stopie? Bardziej profesjonalnie z tym bieganiem, no to tak myślę, że od maja zeszłego roku. Jakoś tak, nie wiem, wewnętrznie coś poczułem, że no kurde, ta siatkówka, już tyle lat w nią gram. No, fajnie by było coś spróbować czegoś innego. No, pomyślałem, kurde, bieganie. Może z tym bieganiem coś? No i tak jakoś wyszło się. I podoba ci się? Tak, bieganie. A powiedz mi, co według ciebie jest najważniejsze podczas biegania? Co się liczy? Jakie ważne są aspekty? Żeby przede wszystkim nie zapalać się na początku. Nie będziemy robić jakichś mega czasów, że o, przebiegniemy 20 km, o kurde, super, zrobię ileś tych kilometrów. No nie, no, wypalimy się, bo zniechęcimy się, bo zrobimy to 10 km. Będziemy się, jak powiem, czuć. No, może źle, jak na pierwszy raz, to powinno się zaczynać stopniowo od początku, nie wiem, kilometr biegu, kilometr marszu, coś takiego i zwiększać ten dystans odpowiednio, żeby po prostu się nie zniechęcić na początku. Czyli to nie jest coś takiego, że o, będę biegać, jutro zrobię 50 kilometrów. Nie, nie, nie. Trzeba stopniowo przygotować ten organizm do tego wysiłku, no bo tak bez takiego przygotowania tak naprawdę nie będziemy robić czasów. Wiadomo, trzeba regularnie trenować, jeśli się chce, tak bardziej profesjonalnie, jak to powiedziałaś. No, no trening czyni mistrza, jak to mówię. I też tak, a trzeba się też jeszcze przygotować psychicznie, tak mi tak, się wydaje. Tak, głowa dużo daje. No. Przede wszystkim kryzys, który się pojawia, przynajmniej pojawiał się u mnie, zawsze był w głowie, nie tam gdzieś w nogach, że nie dam rady, że bolą mnie nogi. Głównie była to głowa, że kurde, dlaczego ja to robię, to jest nudne, przerwijmy to, zimno, właśnie, że leje. No ale tak jakoś, najgorszy jest właśnie ten kryzys, jak już przebrniemy przez ten kryzys, to już później jest z górki. A wiesz, co mi się wydaje, że tak chyba będzie serio z każdą pasją, bo ja jeszcze już takiego, wiesz, kryzysu nie miałam, że rzucam to, ale są takie momenty, kurde, nikt tego nie... Znaczy może nie miałam czegoś takiego, wiesz, zawsze może się coś takiego pojawić, że a, nikt tego nie ogląda, co jeśli, ale trzeba to moim zdaniem powiedzieć, nie, ktoś się znajdzie, ktoś to będzie oglądać i byle do przodu. Powiedz mi, bo ty powiedziałeś, że bardziej profesjonalnie zajmujesz się tym od maja i tak rozpoczęła się twoja jakby współpraca z trenerem personalnym? Rozpoczęło się, no może zacznę od tego, jak to się rozpoczęło wszystko. Pozdrawiam oczywiście cały Just Feel Fit Team, kocham was tym serduszkiem. Zaczynamy tak. Tak. Justyna Dylaga, Boże, najukochańsza osoba na świecie. Napisałem do niej, że chciałbym w sumie może rozpocząć to bieganie, z tym bieganiem, tą współpracę. I organizowała ona taką grupę biegową, co sobotę się spotykaliśmy tam o 8 rano. Ja sobie myślę, kurde, wstawać w tą sobotę o 8 rano i pobiegać. Właśnie też takie zrobiłam teraz. No, chyba to nie dla mnie, ale skusiłem się, poszłem pierwszy raz i było mega super. Tak? Poznałem super ludzi naprawdę. Cały team, który tam przychodzi, są mega pozytywni ludzie, dzięki którym tak naprawdę to jeszcze bardziej motywuje do tego biegania. No i to właśnie dzięki nim to tak zacząłem biegać. Pierwsze oczywiście treningi, kurczę, masakra. Myślałem sobie, że no nie dam rady, będzie mega ciężko. Nie dla mnie to po prostu. Z każdym treningiem już było naprawdę dużo lepiej. Później właśnie mąż Justyny, Marcin Dedlaga, też pozdrawiam. Tak naprawdę on, ja nie wiem, ja w sobie nie widziałem nic, że mam jakieś predyspozycje do tego biegania, a on do mnie, kurde, ty szybko biegasz. I jakoś tak to było chyba. No. I ja tak, kurczę, może ty jakoś to wykorzystam. Tak popchnął jakby. Tak, no. Dał mi takiego pozytywnego kopa. I zmotywował mnie do tego po części, żeby zacząć jeszcze mocniej. A powiedz mi, a na przykład jak masz takie momenty kryzysu, to piszesz na przykład swojemu trenerowi personalnemu i on cię jakoś tak motywuje, że możesz mieć na przykład taki gorszy dzień, ale nie poddawaj się? Znaczy generalnie staram się o tym nie mówić. Zawsze jakoś sobie radzę z tym w swojej głowie, też znajomi. Mówią, nie możesz się teraz poddać, już za dużo w tym osiągłeś. No tak, im oni tak sądzą, mi się nie wydaje, że
coś dużo osiągłem, ale no jakoś to daje takiego kopa. Mamy też grupę na Messengerze właśnie z tym teamem i tam każdy po swoim zrobionym treningu wysyła jakieś zdjęcia, screena albo zdjęcia właśnie z tego, ile kilometrów zrobiliśmy i to też tak motywuje, bo kurde, on to biegał w taką pogodę, czy ona, kurde, też musisz iść, zrób coś ze sobą, no bo z siedzenia nie ma nic. I też chcesz się pochwalić, a ja też to zrobiłam. Tak, tak. Czy może nawet nie pochwalić, ale zmotywować tym, że ty się ruszyłeś, też innych, żeby się ruszyli i zrobili coś właśnie w tym kierunku. A powiedz mi, co jeszcze daje ci bieganie, oprócz na pewno, no zmieniłeś jakoś tam styl życia, tryb życia. Czy coś jeszcze, coś, nie wiem, czy może cię coś nauczyło to bieganie? Przede wszystkim, jak są jakieś trudniejsze sytuacje albo jakieś sprawy, które trzeba załatwić, przede wszystkim pójdę pobiegać i po bieganiu mam całkiem inne spojrzenie na tą sytuację. Zawsze się znajdzie jakieś inne wyjście, które przedtem nie było. No. Taki, powiem, świeży dopływ tlenu do mózgu. I to tak jakby uruchomi coś jakieś w tych szarych komórkach, no i zawsze się coś znajdzie. Ja kiedyś, ja też stwierdziłam, że ja zacznę biegać, co nie? I serio, i pobiegłam raz, jeszcze zadzwoniłam po moją przyjaciółkę, idziemy biegać, pobiegałam z nią chyba 10 minut, mówię jej, ale jestem szczęśliwa, już nie musimy biegać, bo bieganie podobno uwalnia endorfiny, że tak. Niby jesteś szczęśliwa, nie wiem, się nigdy nie chce, ale wtedy po 10 minutach mówiłam, że wiesz, ale jestem szczęśliwa, już nie biegamy, Wiki, już nie biegamy. A powiedz mi, tak jak powiedziałeś o tych osiągnięciach, że twoi znajomi mówią ci, że już ty osiągnąłeś, nie możesz się poddawać, to jakie osiągnąłeś? Osiągnięcia, o których mógłbyś nam powiedzieć, pochwalić się? Przede wszystkim największym takim osiągnięciem dla mnie, które mi dało takiego mocnego kopa, był start w zawodach międzyszkolnych. Pierwsze były one w Węgierskiej Górce, a później przeszliśmy dalej do Częstochowy. I w tej Częstochowie, kiedy stanąłem tak naprawdę z tymi uczniami z tych szkół sportowych, ja, który biegam od maja i oni, którzy trenują no tak długo. Jakby długo i są w tych szkołach sportowych, sobie myślę, kurde, co ja tu robię? Przecież ja na tą metę mogę nawet ostatni przebiec. Dużo też było komentarzy, że no, może tu teraz nie być tak łatwo jak w górce, tu już są bardziej profesjonalni biegacze. Ja sobie myślę, no nie, no muszę pokazać, że coś we mnie jest i że... Zasłużyłam. Tak, dobrze, że tu jestem, no bo kto jak nie ja. Fajnie. No, przyszedł moment startu, stres niesamowity. Pamiętam wtedy, nawet zapomniałem, totalnie zapomniałem, jak mam wyjść z bloku, żeby to jakoś dobrze rozegrać. No. Czy zacząć łagodniej i skończyć mocniej pod koniec, czy po prostu od razu zacząć mocno. Start, startera, ja sobie myślę w głowie, dobra, lecimy. Prułem co sił w nogach, okazało się, że przybiegłem pierwszy na tą metę z czasem 24, tam chyba 55. I byłem pierwszy i tam było chyba 6 tur, jak mi się wydaje. I skończyłem na czwartym miejscu z tych wszystkich tur. Dla mnie to było wow, naprawdę. Dużo osób wtedy było? Koło chyba 20 osób, tak mi się wydaje. To jest tak ładnie, że czwarte miejsce. No, jak dobrze słyszałem, że podobno to było z całego województwa śląskiego. No. I dla mnie to było takie, o kurde, ja to zrobiłem. Jestem wow. Na tym czwartym miejscu, przebiegłem w swojej turze pierwszy. Na przykład podczas tego biegu już było... No jakieś 30 metrów do mety. Ból niesamowity w nogach, totalnie. Ja już myślałem, że nie dam rady. Widziałem tam kątem oka, spojrzałem i był gościu równo, krok w krok ze mną. Ja sobie myślę, nie przegram z nim. I jeszcze mocniej zacząłem biec i wyprzedziłem go już przed samą metą. I wtedy... Czyli mogłeś być piąty, ale byłeś czwarty ostatecznie? Tak. Wow, no to fajnie, że ci się udało. A powiedz mi, jakieś takie największe marzenie związane z bieganiem, albo cel, do którego dążysz? O, marzenie. Złapać w tym roku 52 sekundy, albo najlepiej 50 na 400 metrów. 54. Dwie sekundy jeszcze różnica. No. Czyli tak trenujesz teraz do tego, żeby to... Tak, to jest takie moje marzenie. Trener oczywiście o tym nie wie, ale ja... Powiedz mi, bo ja się na przykład, wiesz, nie znam, no to... Dwie sekundy to jest, można tak łatwo jakby, wiesz, zmienić, czy to nie do końca? No, wiesz, ja się nie znam, to dla mnie może być tylko, dwie sekundy. No, te dwie sekundy dużo mogą zmienić, ale to ciężka praca. Praca siłowa i też głównie walka w głowie, bo tak jak sam biegam 400 metrów, pierwsze 200-250 metrów jest całkiem spoko, ale później już pod koniec, im bliżej tej mety,
jest coraz gorzej, nogi masakrycznie ciężkie, jakby ważyły, nie wiem, z 200 kilo, a ty masz jeszcze biec i jeszcze na koniec dać z siebie wszystko, to ho. Ugoły. Masakra. A powiedzmy, bo na twoim Instagramie, wiesz, można zobaczyć, że tak bardzo starasz się, czy na Instastory, czy w postaci być takim, taką motywującą osobą. Skąd się to u ciebie wzięło? Przede wszystkim, jak już zacząłem biegać, pomyślałem sobie, kurde, fajnie byłoby się z tym jakoś podzielić z ludźmi, że robię to, nie że jakoś się chwalić, tylko że podzielić się, niech wiedzą i sami też się zmotywują do tego, że nie jest tak kolorowo na przykład, że trzeba ciężko trenować, no i żeby też sami może zaczęli biegać, jeśli chcą. No i tak pomyślałem może o tym Instagramie, dobra, może zacznę wrzucać te relacje, posty jakieś, tak sobie myślę, kurde, a jak tego nikt nie będzie oglądał, no trochę siara, nie? Wrzucać relacje ciągle z biegania, sobie pomyślałem, o, on się chwali ciągle, że biega. Też było masa komentarzy, po co ty w ogóle biegasz, czemu tym się ciągle chwalisz, a ja mówię, nie, ja się tym za bardzo nie chwalę, ja chcę tym zmotywować innych, żeby sami zaczęli uprawiać jakiś sport, no bo siedzenie na kanapie to jest jednak nudne. Teraz się śmiało. Ale nagrywamy. Oczywiście nawet jeśli ktoś nie biega, to można to interpretować inaczej, bo ty wychodzisz w tą pogodę, no bo wiesz, ja oglądam twoje Instastory i wszystko, no i mimo, że może ci się nie chcieć taką pogodę, zimę, dzisiaj było takie, dzisiaj było lód, serio, straszny lód był rano, to wiesz, możesz zmotywować, że jeśli ktoś nie biega, to w swojej pasji może działać, że kurde, zrobię to, na przykład jak ja mogę mieć taki moment kryzysu, odbiorę to do siebie, że może coś tam nie iść u mnie, wiesz, tak w życiu prywatnym, mogę mieć takie nie, a jest to nagrywanie, ja chcę nagrać ten odcinek, ja chcę napisać do kogoś, że będziemy nagrywać, nie ma tego, trzeba być takim zmotywowanym do tego. Bo moim zdaniem, nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, wiesz, jest coś takiego, że jak już to zrobisz ten pierwszy krok, to później już to idzie, przynajmniej tak, mi się tak wydaje. Jak już rzuciłem swoją pierwszą relację z właśnie biegania, usłyszałem masę pozytywnych komentarzy, że wow, fajnie, że to robisz, fajnie, że to wrzucasz, trzymamy za ciebie kciuki, właśnie dzięki temu Instagramowi też i tym, że biegam i że jakoś to łączę, także motywuję innych, poznałem naprawdę masę wspaniałych ludzi, którzy sami do mnie zaczęli pisać, wow, ty biegasz, jak regularnie biegasz, mieli mnóstwo pytań i starałem się im każdemu odpowiedzieć z osobna. I mam z nimi kontakt do teraz, z niektórymi się mi udało spotkać właśnie. Z którymi nawet ten wywiad nagrywam, no. Tak, udało mi się z nimi spotkać, też wspólnie gdzieś biegaliśmy i byli mega zaskoczeni, że to tak połączyłem. No, bo to jest motywujące, jak chyba spotkasz kogoś, kto ma taką samą pasję jak ty i możecie sobie, nie wiem jak to się mówi, vibe'em się jakoś tak powymieniać, wiesz o co chodzi? Czy też mi się wydaje, że to jest może w jakimś stopniu zazdrość, że tobie to jakoś idzie, że spełniasz to, co tak naprawdę chciałeś robić, spełniasz swoje marzenia i większość z tych ludzi tak, kurde, ja też bym to chciał zacząć robić, ale no boję się tego i pocisnę mu jakimś komentarzem, żeby to przestał robić i wtedy będzie lepiej. Znaczy wiesz, ludzie też często myślą, że że osoba, która coś robi, skończy wiesz, od razu po jednym dniu, że a znudzi się to, a jak chce, wiesz, jak ktoś jeszcze bardziej w to idzie, jest jeszcze bardziej zmotywowany, to co niektóre osoby może denerwować? Tak mi się wydaje, takich hejterów użyć. No właśnie, słowa, ci hejterzy, którzy odpowiadają jakimiś tam negatywnymi komentarzami na te posty, na te relacje, mnie to tak jakby jeszcze bardziej motywuje, bo ja sobie myślę, kurde, jak wy się wkurzacie jeszcze, że ja to wrzucam, to jeszcze będę więcej wrzucał, specjalnie, żeby zrobić wam na złość i wam pokazać, że mi się to podoba. I podoba wam się to, przestańcie obserwować i jest po problemie. Albo zrobię jeszcze, wiesz, więcej fejkowych kont, to tak. Więcej obserwujących. Tak. A wiesz, a oni pewnie myślą, a więcej fake kont, a tu nie, ty masz więcej obserwujących. A powiedz mi tak szczerze, wiążesz swoją przyszłość jakby z bieganiem, czy jednak wolałbyś, żeby to zostało pasją? Jak to wygląda u ciebie? Przyszłość, czy wiążesz ze swoim bieganiem? Albo czy chciałbyś? Takim moim marzeniem, które może się spełni kiedyś, chciałbym się dostać przede wszystkim do jakiegoś takiego większego klubu, żeby biegać na tych jakichś zawodach, jeździć na te zawody i jeśli faktycznie we mnie coś jest, że ja mogę biegać i że dobrze mi to wychodzi, jeśli ktoś by mnie zauważył, no to jeśli byłaby taka okazja, że mogę swoją przyszłość właśnie z tym związać, że jeździć na jakieś, nie wiem, mistrzostwa Polski czy coś takiego tam w kategoriach wiekowych,
to czemu nie jestem otwarty na taką propozycję. A już próbowałeś jakby takich swoich sił w tym, czy to jakby ktoś musi cię znaleźć i dopiero wtedy zaprosić? Jak to wygląda? Przede wszystkim na razie staram się trenować z Marcinem. On ma dużo znajomości, także myślę, że coś kiedyś wykombinujemy. Jako pierwszy wywiad, no. Myślę, że zależy to, jak faktycznie, czy masz potencjał. No i jeśli faktycznie jest coś w tobie i ci trenerzy cię zauważą, no to istnieje jakaś tam szansa, że dostaniesz się do jakiegoś klubu, że dostaniesz się chociażby na ten AWF w Katowicach i tam ktoś cię zobaczy, że faktycznie jest w tobie coś i puści gdzieś dalej no, tą plotkę, no to istnieje jakaś szansa, że pójdziesz gdzieś dalej i ruszysz w końcu. A masz jakiś taki klub marzeń? Wiesz, coś takiego? No, na tym szczerze to nie myślałem jeszcze, ale coś się znajdzie, ale to nie zostanie tajemnicą. No i dobrze, czasami można nawet, wiesz, lepiej nie zdradzać, tak, wiesz, zachować ten rąbek dla siebie tajemnicy. Hubert, ja ci bardzo dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję, było mega super i miło. Tak, nie biłam cię ani nic, nie. Ja też bardzo, no ja ci dziękuję za wywiad, życzę ci sukcesów, żebyś tam spełnił swoje marzenia. Dostał się do jakiego chcesz klubu, serio. No i dziękuję za wywiad, możemy się już pożegnać. Ja również dziękuję. Chyba chcesz coś powiedzieć? Przede wszystkim pozdrawiam cały ten Just Feel Fit Team. Ja też pozdrawiam. Jesteście najukochańszymi osobami na świecie, naprawdę. Pani Basiu, pani niech się nie martwi o półmaraton, będzie mega dobrze, trzymam kciuki. Bo właśnie ostatnio była grubsza rozmowa o... ruszyły zapisy na półmaraton żywiecki naokoło jeziora. I dużo osób właśnie boi się tego półmaratonu. No. I pani Basia, szczególnie Basia, kochana osoba, ona się mega boi tego, bo ma swój cel, wiemy jaki, ale to zostawię tajemnicą między nami. I trzyma kciuki. Wygra ja pani i będzie lepszy czas niż od męża. Pozdrawiam. A to są takie wyścigi z mężem. Dokładnie. Fajnie, to ja trzymam kciuki za panią Basię. Ja szczęśliwa Huberta i grupy. Tak, tak. Twojej? Just Feel Fit Team i mój Instagram wrzucimy gdzieś w komentarzach czy coś. Opisie! O, sorry, w opisie. Spoko. Wszystko będzie w opisie. Ja was zachęcam do obserwowania Huberta, bo fajnie, słuchajcie, obejrzeć taką pozytywną instastory. Wiecie, jak będzie taki gorszy dzień, będziecie na to tam zawsze jakiś pozytywny cytat jest. Także jak się reklamujesz. Zapraszam. Tak, ja też zachęcam. No i zachęcam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wszystkiego dobrego wam życzę. Dokładnie. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Ona mega pozytywna osoba, także będzie ciekawie. Co, to już możemy się pożegnać. Dokładnie. Hej, pa!